Cześć, ja jestem Tomek, a to jest Evil Island, Curse of the Lost Soul, czyli na polskie Klątwa Zagubionej Duszy. Jest gra już stara, z 2001 roku, ale bardzo dobra i grafika jak na tamte czasy też bardzo dobra. Zaczniemy nową grę. Poziom trudności, nie wiem dlaczego normalny został przetłumaczony jako trudny. Tutaj jest nawet napisane, jeśli wybrany został poziom łatwy, parametry zbroi i ataku wrogów zostaną zredukowane. Znaczy, że standardowym poziomem jest trudny. Tak więc zacznijmy. Za zimną pierzyną wieków. Granitowe ściany samotne i obnażone, gęsta mgła migocze szaro już, kruszące się wieże ślepo zapatrzone na szczytach górskich wzgórz. Na szczytach górskich wzgórz, gdzie jasne miecze tworzą krąg, wyruszy, a śmierć wypuszcza ostrze strzały lecące z naciągniętej cięci wykuszy. Wierzę, że taki dzień nadejdzie, kiedy cienie ożyją. Ruszaj w drogę. Głos mnie popędzi do czasów dumy i współzawodnictwa. Bez lęku do walki. Wzywa dzwon. Nagroda dzięki czynowi twemu. A prawdziwej pieśni ton opowie o nim światu całemu. No dobrze, mamy tutaj samouczek. Drogi gracze, aby ułatwić oswojenie się z grą, uczyliśmy liczne podpowiedzi i samouczki. Ja nie będę tego całego czytał, tylko streszczę wszystko. Każdy ekran ma swojego samouczka. Twoja postać jest teraz w strefie gry. Jeśli chcesz, żeby gdzieś poszła, po prostu kliknij. Obudziłem się i nie pamiętam niczego. Tak, budzimy się w jakichś ruinach, nie pamiętamy niczego. Kim jesteśmy, ani gdzie jesteśmy. Przejdźmy się. Sterowanie kamerą. Masz pełną kontrolę nad kamerą. Możesz ją obracać, przybliżać, oddalać i tak dalej. Aby ruszać, po prostu przesuń kursor. Dobrze, to wiem. Nie możesz zrobić zbyt dużego zbliżenia lub oddalenia. Ale można na chwilkę zrobić większe przybliżenie. Zaraz to pokażę. Tutaj jeszcze jest informacja o zadaniach i celach. Otrzymałem zadanie odnaleźć ludzi i cel opuść ruiny. W tym okienku. Można podejrzeć sobie zadania za pomocą przycisku Tab. I tutaj mamy zadanie i cele. Mamy dotrzeć tutaj do wioski oznaczonej krzyżykiem. Teraz jeszcze pokażę kamerę. Można przybliżyć. Można ją za pomocą Page Down. Jeszcze Page Up. Jeszcze przybliżyć. Także widać praktycznie dużo szczegółów i można ją oddalić też, że widać sporą część świata. O, akurat zaczęło padać. Burzę mamy, ale nie przejmujemy się tym. To jest tylko efekt graficzny. Nie ma to wpływu na grę. Widzimy tutaj modlących się ludzi, trzech. Podejdziemy do nich. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Wybraniec! O. Wybraniec nadszedł!
Coś tam krzyczą o wybrańcu. I uciekli. Spróbujemy pójść w ich stronę. Kontrolowanie prędkości gry. I tryb pauzy. Można zrobić pauzę. I w czasie pauzy nic się nie dzieje, jednakże można... Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Dopiero co zaczął i chcę odpoczywać. Można wydawać polecenia postaci. Można też sobie grę przyspieszyć. Walka z przeciwnikiem. Mamy tutaj pierwszego przeciwnika, jest to wilk. Podejdziemy do niego, klikniemy i zaczniemy z nim walczyć. Udało się. Zbieranie trofeów. Można tego wilczka sobie zebrać. Każdy drobiazg. Dokładnie, jego skórę. Każdy drobiazg może pomóc, tak. Posługiwanie się magią. Tutaj mamy do dyspozycji czary. Wstępnie jest kilka czarów. Tu jest rzucanie czarów za pomocą klawiatury. Jeśli wciśniesz te klawisze wraz z klawiszem Alt lub Ctrl, rzucisz czar na siebie. Dobrze, każdy czar zabiera tutaj trochę poziomu wigoru. Tak? Więc rzucimy czar numer 1, czyli leczenie. Zabrało nam trochę wigoru i uleczyliśmy się. Tutaj są na tych paskach wszystko ładnie widać. Oczywiście postać sama się leczy, tylko że trwa to dużo wolniej. Przejdziemy sobie dalej. Wpisywanie, wczytywanie gry, szybki zapis F5, szybki odczyt F8, to jest standardowe przy tego typu grach. Autozapis. Gra jest zapisywana automatycznie przy wyjściu lub wejściu do strefy gry. Więc nawet nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Nie jest konieczny. Agresja, obrona, tryb postaci. Zależnie od sytuacji można wprowadzić postać w dwa tryby. W trybie obrony tutaj jest tarcza, czyli jest tryb obrony. Podejdę do dzika i postać nie atakuje dzika. Muszę specjalnie na tego dzika kliknąć, żeby go zaatakował. Trafienie krytyczne przed chwilą było. Krytyczne to jest w głowę. Można tutaj sobie też wybrać część ciała, w jaką postać ma trafić. Tutaj jest informacja o minimapce. Zielone trójkąty to są sojusznicy, żółte trójkąty są postacie neutralne, czerwone wrogowie. Można ją sobie przybliżyć, oddalić. Teraz musimy dostać się do mostu. Jest przerzucony przez rzekę, to znaczy gdzieś tutaj. Oddalimy sobie. O, tutaj jest most i tutaj jest drugi most. No to pójdźmy dalej. Och, tutaj zaraz może uda mi się pokazać cios w plecy. Podbiegniemy sobie do dzika. I można wybrać sobie, w którą część ciała chcemy
uderzyć. Robi się to przyciskami na klawiaturze numerycznej. W tej chwili wciskam 8. Wchodzę w to! Nasza postać wchodzi w to. I jeszcze tutaj klikniemy, żeby biegła. Tak, żeby dzik jej nie zauważył. Dobrze. Dzik nie zauważył, dostał krytyczny cios w plecy, czyli cios w głowę. Dobrze. Teraz jeszcze pokażę coś, co zapewne będzie w którymś z samouczków. O, tutaj mamy żabę. Jeżeli idziemy, powiedzmy, przejdziemy się tutaj, postać nie zaatakuje żaby, dopóki nie dojdzie do tego miejsca. O rany, czy my się boimy? Zaczynam się nudzić, to może się przyda. Bierzemy sobie. A jeżeli to wskaże nie gdzieś pójść postaci. Nie lubię, ale jeśli to konieczne. Wcisnę kontrol przy tym. Jak widać kursor się zmienił. Klikniemy. To postać będzie atakowała wszystkich napotkanych wrogów. Tutaj jeszcze informacja o okienku tekstowym. Jest tryb wiadomości i tryb trofeów. Więc tryb trofeów pokazuje wszystkie przedmioty, jakie w tej chwili nosimy w ekwipunku. Tryb wiadomości to jest wiadomości o zadaniach, celach, o tym, co podniosłeś, co ktoś mówi. Dobrze, weźmiemy sobie tego dzika, zajdziemy od tyłu. Może tym razem spróbujemy w nogę. Tutaj mamy dokładnie w tym okienku pokazane, która część ciała jaki ma ilość jaką ma życie. Podejdziemy do dzika. Dostał cios w plecy, czyli zaskoczenia. O, i tu widać, że nie ma jednej nogi. Jeżeli postać, wróg nie ma nogi, lub nasza postać, to dużo wolniej się porusza. Jeżeli nie ma ręki, to dużo wolniej atakuje. Teraz przejdziemy się z wciśniętym kontrolem. Jeszcze raz, może tym razem dzik nas zauważy. Ten nas na pewno zauważy. Prosiłeś się o to. O. Postać nie dojdzie, tylko od razu atakuje. To nie powinno się zmarnować. Tak, to nie powinno się zmarnować. To nie powinno się zmarnować. Przejdziemy sobie może tutaj tędy, sprawdzimy jakie jeszcze zwierzątka czekają na nas na plaży. Tak na informacyjne to tutaj możemy sobie wybrać pewne informacje. Tutaj szczegóły o postaciach. Możemy tutaj wybrać ogólne informacje o ilości zdrowia i figoru. Szczegółowe dotyczące części ciała. Informacje takie jak atak, obrona, obrażenia. Oraz czary, jakie działają na postać. Na przykład możemy sobie robić czar Orli Wzrok. To jest dwójka. Mogę to zrobić! I mamy tutaj polepszenie widzenia. Dobrze, ja zawsze jestem takim. Jak widać, postać jest w trybie ataku, więc atakuje żabę.
Zaczynam się nudzić. No dobrze, przejdźmy dalej. To jeszcze jakiś wróg jest. Powiedzmy, że pozbędziemy się go. O, jednym ciosem. Dobrze, to może... Zrozumiałem. Gdzie my mamy pójść? Mamy pójść... O tutaj, tędy. Do tego mostu. Więc pójdziemy tędy. O, tu akurat jest przejście. Postać sama sobie może wybrać drogę. Nie musimy co 5 metrów jej pokazywać, gdzie ma iść. No, przy okazji tutaj nie zrobiłem tryb ataku, więc postać nie atakuje. Muszę albo ręcznie kazać jej atakować, albo podejść tutaj na przykład. Wtedy sama jest na tym. Dzik padł. Dobrze, to pójdziemy sobie. Może tędy. Kolejna żaba. Ale powiedzmy, nie zaatakujemy. O, tutaj mamy sobie wilczka. Wilczka sobie zaatakujemy. Spróbujemy się do niego podkraść. O, niestety już nam zauważy. W porządku. O, tutaj jest kolejny wilczek i żabka. Żabka nas zauważyła, wilczek jeszcze nie. W porządku. O, dopiero teraz. Nie uciekniesz ode mnie. Tak więc my zauważyliśmy wilczka. Zrobione. Odpocznij. Dobrze. Weźmiemy trofeum. I tutaj samouczek. Obrodzenie. Postaci nie umieją pływać, ale mogą brodzić. Czyli mogą przejść. Tutaj wilczek samotny, biedny. Na razie zaprzyjaźnimy się z nim. Przy okazji wyleczymy po walce. I tutaj co do obrodzenia, możemy sobie przejść. W drodze! Jeżeli nie jest zbyt głęboko. Taka ciekawostka, jeżeli chcemy się na przykład... Zrobione! ...skradać lub czołgać. Jedną chwileczkę. Przy czołganiu. Nasza postać odmówi. Gdyż... byłaby poniżej poziomu wody. Dlatego musi chociażby kucnąć. Przejdziemy dalej. Zdaje się, że tutaj był jakiś wilk jeszcze. Chyba jednak nie. Ale za to jest ogr. I tutaj mamy informację o tym, że możemy się skradać lub czołgać. To, co przed chwilą powiedziałem. Trzeba się podczołgać przy ogrze. Niekoniecznie można się skradać. I też nas nie zauważy. Ale wilk nas zauważył.
ale tutaj będzie w następnym samouczku. Zapiszę grę i zrobię teraz taki myk, że podejdę. Spróbuję przynajmniej podejść do ogra, tylko nie wiem od której strony by go zajść. Może spróbujemy od tej. Nie jest zbytnio inteligentny, na szczęście. Możemy go okraść. Tutaj nie skradnij. Zobaczymy, co on takiego ma. Ma 100. 100 pieniędzy. Przejdziemy teraz tutaj. Jest teraz już noc, właściwie chyba wieczór. To też wpływa na to, że ogór ma gorsze pole widzenia. Możemy już stanąć. I tutaj mamy samouczek o kradzieży. Tak więc jednego ogra okradłem już, jeszcze przed samouczkiem. Tutaj jest napisane, że ten po prawej, tego po prawej można okraść. A tutaj jeszcze jest drugi ogr, którego samouczek nie radzi okradać. Ale spróbujemy okraść wszystkich. I kucniemy na kuckach, spróbujemy to zrobić. Co my tam mamy w kieszeniach? I co my tam mamy w kieszeniach? 38 pieniędzy. Tak więc bogaty on nie jest. Tutaj jest drugi ogr. W zasadzie już trzeci. Spróbujemy jego też okraść. Powiedzmy, podejdziemy od tej strony. Nie widzi nas na szczęście. Jedną chwileczkę. O, niestety zauważył. W walce z ogrem na razie przynajmniej nie mamy szans. Tak więc trzeba wczytać grę. Próbować go okraść. Spróbuję jeszcze raz go okraść, jeżeli to mi nie wyjdzie, to podaruję sobie tym razem. Przejdziemy sobie z tej strony. Z tym, że trzeba przynajmniej na kuckach. Tak. A jeszcze lepiej na klęczkach. Zapomniałem o tym i niestety tragicznie się tam nie skończyło. Nie wiem, czy to coś daje, że on się ogląda na siebie. Czy to jest może tylko efekt graficzny. Dobra, dobra, już nic nie mówię. Jedną chwileczkę. Doskonale. Mogę już mówić? Jeszcze chwileczkę. W porządku. Okej, w porządku. Tutaj mam informację o ciosie w plecy, to ja o tym mówiłem już na początku. I o ciosy precyzyjne. Celowanie w rękę, nogę, w korpus lub w głowę. Czyli cios krytyczny. Celowanie w kończyny. Tutaj też już o tym mówiłem. Ciosy w głowę. No dobrze. Tutaj mamy takie stworki, gobliny. Zakradniemy się do nich. Powiedzmy... Zrobione! Kucniemy. W głowę. Doskonale, zobaczymy. O, jeden dostał.
drugi nawet nie zauważył tego, że obok niego właśnie padł jego towarzysz. No niestety, nie są to zbyt inteligentne stworzenia. Tego drugiego spróbujemy trafić w rękę. O właśnie, dostał w rękę i teraz ciężko mu jest atakować. Zaatakował nas tylko raz. W dodatku, jak mi się zdaje, nawet nie trafił. Dobrze, tutaj mam wejście do strefy gry, albo do wejścia w zasadzie, ale powinien nam się uruchomić samouczek. Tak, strefy przejściowe, te specjalne miejsca zaznaczone migoczącą żółcią. Można przejść z jednej gry do innej. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Twoja postać jest w pobliżu wioski, za chwileczkę do niej wejdziemy. No dobrze. Tutaj jeszcze... tutaj coś, tam jakiś motylek czy coś nad nami lata. To jest znak, że ukończyliśmy zadanie. Tutaj mieliśmy zadanie odnalezienie ludzi. Odnaleźliśmy je. Wszystkie cele zostały wykonane. Dobrze. Tak więc teraz przejdziemy sobie do wioski. Opuścimy strefę gry. Jesteśmy w wiosce, jest zebranie z naszego powodu i teraz posłuchamy. Ojej, wygląda na to, że cała wioska jest tutaj. Dobrze, wszyscy są? Cisza teraz, starszy będzie mówił. Ludzie, dzisiaj nadszedł wspaniały dzień dla naszej wioski. Wszyscy pamiętamy legendę o wybrańcu, który miał się pojawić przy świętych ruinach. A teraz spójrzcie! Jest tutaj! Z krwi i kości! Rzeczywiście widziałem jakieś ruiny, kiedy powróciłem do zmysłów. Czy to oznacza, że naprawdę jestem wybrańcem? Najlepsze jedzenie! Najlepszy dom! Respekt i honor! To zapewnimy wybrańcowi! Niczego nie będzie mu brakować! Jak dla mnie brzmi nieźle. Wybraniec jest naszym zbawcą i obrońcą! Spójrzcie na jego odważną twarz! Ten człowiek poradzi sobie z każdym niebezpieczeństwem! Och, więc mam stawiać czoła niebezpieczeństwu. Być może powinienem odmówić tego zaszczytu, zanim będzie za późno. Ale oczywiście, jeśli okaże się być oszustem... Gord, czy mógłbyś nam powiedzieć, jaka kara byłaby odpowiednia za takie świętokradztwo? Och, od razu byśmy się nim zajęli. Po prostu wrzucilibyśmy go do tego ognia. Tak właśnie byśmy zrobili. Ale wszyscy widzimy dziwny ubiór wybrańca. Jego odważną twarz. I co najważniejsze, jego prawdziwy metalowy nóż. Nawet ja nie mam takiego noża. To niepodważalny dowód, że mamy tutaj do czynienia z wybrańcem. Pozwólmy mu pokazać nam swój nóż i opowiedzieć o sobie. Dobrze. Teraz wszystko jest jasne. Albo zostanę wybrańcem, którego wszyscy kochają, albo oszustem, który zbezcześcił jakieś ruiny czy coś takiego. Cóż, wybór jest prosty, więc tak, jestem wybrańcem. Aczkolwiek możecie mnie nazywać Zak. I naprawdę mam metalowy nóż. Ja, będę ochraniał was przed niebezpieczeństwem. Tylko chciałbym wiedzieć dokładnie, cóż to za niebezpieczeństwo. Wiedzieliśmy! To jest nasz obrońca! Nie może się doczekać, by już teraz skoczyć w wir walki! Więc proszę posłuchaj, wybrańcze. Nasza wioska właśnie została najechana przez gobliny. Te wstrętne kreatury założyły nieopodal strażniczy posterunek na wypadek, gdybyśmy zdecydowali się im odwzajemnić. Jeśli którykolwiek z naszych wojowników opuści wioskę, a gobliński stróż ujrzy ich broń i pancerz, natychmiast podnosi alarm. Ale ty, wybrańcze, ze swoim niezwyczajnym sztyletem i prostym, skromnym ubiorem mógłbyś zabić stróża, zanim zorientuje się, co się dzieje. Zaczekamy na ciebie tutaj, ale naszymi myślami przez cały czas będziemy z tobą. Jednak nie będziemy się martwić, ponieważ wybraniec nie może zawieść. Idź, zabij goblina i wróć do nas najszybciej, jak tylko możesz. No dobrze, dostaliśmy zadanie od starszego wioski.
mamy zabić goblina. Ale może... O, rozeszli się wszyscy. Może sobie porozmawiamy najpierw z... Najpierw powiedzmy z szefem. I dowiemy się czegoś o tej wiosce. Rozumiem, że ty jesteś starszym tej wioski. Och tak. Jestem starszy Erwar. Mieszkańcy tej wioski zaufali mi, bym nimi rządził. Czasami zwą mnie Silver Tongue. Nie przeszkadza mi to. Biorę to za oznakę szacunku z ich strony. Naprawdę? Władca tych ziem pozwala ludziom wybierać, kto powinien nimi rządzić. Zastanawiam się, co o tym sądzi wasz król. Niestety, wybrańcze, nie mamy władcy ani króla. Nikt nie potrzebuje spustoszonych ziem, takich jak Gipat. Wioska egzystuje samotnie i nikt nie wie, jak dotrzeć do innych ziem. Tak więc ja tutaj jestem przywódcą i podejmuję wszystkie decyzje. To trudne i wymagające, ale ktoś musi wziąć ten ciężar na siebie dla dobra ludzi. Dobrze, że kapitan jest cały czas przy mnie, by mi pomóc. I myślę, że mogę powiedzieć, iż mamy tutaj wzorowy porządek, nie gorszy niż ustanowiony przez któregokolwiek z królów. Ale co z pozostałymi wioskami? Czy one też są zdane same na siebie? Nie ma innych wiosek. Nasza jest jedyna na Gipat. Bardzo dawno temu żyli tu jacyś ludzie, ale teraz już o nich zapomniano. Pozostały tylko ruiny i opuszczone drogi razem z goblinami i orkami wokoło. Rozumiem. Cóż, to jest spora niespodzianka. Muszę to przemyśleć. Łaskawe nieba. Cóż to za miejsce? Co się ze mną stało? Wiem, że się tutaj nie urodziłem, ale gdzie? Kiedy? Czuję, że miałem coś zrobić, ale co? Muszę się dowiedzieć. Ale któż mógłby mi pomóc? Na razie się tylko nie dowiemy. Pogadamy, powiedzmy, z... Kto to jest? Kapitan. Jestem kapitanem. Znaczy się, jestem szefem wszystkich żołnierzy. Nazywam się Gord, ale zwą mnie także Skullcrusha. Jeśli będą jakieś kłopoty, po prostu zagwizd, a ja się tym zajmę. To nie będzie żaden problem. Jaki rodzaj kłopotów? Widzisz, mam kilku ludzi. Oni myślą, że są bardzo mądrzy, ale nie przejmuj się. Najważniejszą sprawą jest, po prostu idź i załatw tego goblina stróża. Mała szumowina przez cały czas wysyła sygnały do swojego gangu. Gdy nasz pasterz zapędzi świnie na pole, w sekundę są wokół nich. Ale kiedy mężczyźni i ja próbujemy ich dopaść, znikają bez śladu. Więc to bardzo dobrze mieć cię przy nas, wybrańcze. Teraz jesteś naszą jedyną nadzieją. Dobrze. Teraz podejdziemy do... Do Babura Tajfista, czyli rzemieślnika. No więc jesteś wybrańcem. I przyszedłeś się ze mną spotkać? No dobrze, w porządku. A przyjmijmy, nazywam się Babur. Coś jeszcze? Czy zawsze jesteś taki uprzejmy? Nie lubisz mnie? W każdej chwili możesz odejść. Bardzo uprzejmy pan. Pogadaliśmy sobie, który nas widocznie bardzo lubi i tutaj możemy z jeszcze jedną osobą porozmawiać, właściwie z dwoma, tylko że na razie nie powiem więcej. Spotkanie z żołnierzem. Posłuchaj, wybrańcze. Zabierzesz mnie ze sobą, gdy udasz się spuścić goblinom jeszcze jedno lanie? Albo komukolwiek innemu. Wszystko mi jedno. Kim ty właściwie jesteś? Byłem kiedyś pod dowództwem Gorta. Byliśmy nawet przyjaciółmi. Ale pogrążyłem się w łóżku z muchomorów. Więc już ze sobą nie rozmawiamy. Ja obecnie nie jestem niczym zbytnio zajęty. Ale pokaż mi topór, a wtedy ja pokażę ci wojownika. Zobaczysz! A więc jak się nazywasz? Na imię mam Kador, ale lepiej mów mi Rudy, jak wszyscy. Pomyśl o tym, dobrze? Kiedy jest czas na walkę, ja jestem właściwą osobą. No to tak, czyli to jest osoba, którą będziemy mogli w późniejszym czasie zabrać ze sobą w walkę, ale teraz jest zajęty.
Tak więc porozmawiamy później. Jeszcze jest jedna możliwość rozmowy, ale nie z człowiekiem, tylko... O! Tutaj mamy świnkę. Świnia, można ją kopnąć. Podejdziemy sobie, ale gruba jest w porównaniu do tych tutaj obok niej. Wynocha stąd! No, to troszkę nie świadczy dobrze o inteligencji tego pana, że rozmawia ze świnią. Ale to jest podobno takie rozwiązanie błędu, jeżeli by tak nie miał gdzie się ruszyć. Na przykład czasami po rozmowie może trafić tutaj. I stąd nie ma wyjścia. Dobrze, to na razie na tyle w tym odcinku. W następnym zabijemy goblińskiego strażnika. Może już zabierzemy ze sobą pana żołnierza. Poznamy może troszkę bliżej mieszkańców wioski. To na razie na tyle. Cześć.